Cześć! Z tej strony Błażej z kanału Brikowski, a dzisiaj przedstawię wam, jakie elementy dołączyły do moich zbiorów w ostatnie pół roku z 9 kubków Pika Brik. Zapraszam do oglądania! Okej, a więc kubeczki mam. Zobaczcie, pełne, aż się trzęsą. Bonusy do tych samych kubków również posiadam. No i szufladeczki też są przy mnie, żeby do nich te klocki wsypywać, także możemy chyba zaczynać. Te kubki z klockami, które mają jeden rodzaj, czyli te jak te sztabki Tan oraz te Light Trans Blue Tile. Tak samo jak i jumpery w tym Sand Greenie, co wam pokazywałem na ostatnim holu. Wydaje mi się, że to sobie możemy na razie odłożyć na bok, bo to jednak będzie dosyć sporo liczenia. Aha, no i właśnie, nie wspomniałbym. Wydaje mi się, że nie ma za bardzo sensu dokładnie co do jednego klocka liczyć, tym bardziej, że nie mam jakiegoś sklepu na Bricklinku czy coś w tym stylu, tylko po prostu są to klocki dla mnie. Także zdecydowałem, że policzę po prostu jakąś taką mniejszą próbkę klocków, załóżmy 100 klocków, potem je zważę na takiej dokładnej wadze, która ma dokładność do 1000 kilograma. No i po prostu podam wam przybliżoną wartość, ile w takim kubku znajduje się takiego elementu. Oczywiście te mniejsze postaram się policzyć dokładnie, ale takie kubki ogromne by zajęły mi zbyt wiele czasu, także wydaje mi się, że to jest trochę bezsensowne. No dobra, a więc wydaje mi się, że można lecieć z otwarciem. Pierwszy kubek jest, przypominam wam, z Belgii. I czeka na otwarcie tak naprawdę od około może lipca tego roku. Także też się już nie mogłem doczekać w sumie sam. Na sam początek może sobie mniejszą szufladkę wezmę na razie. Nie będę wam też chyba wszystkiego pokazywał, jak wysypuję, bo to by naprawdę sporo czasu zajęło. Tylko może ten kubek wam pokażę tak mniej więcej, bo jest dosyć zróżnicowany tak na kamerze, a potem resztę albo w przyspieszonym tempie bez omawiania jakby wysypywania, a albo po prostu wam zrobię cięcie, jak już to wszystko będzie wysypane. A więc zobaczcie sami, bardzo dużo tych roślinek tutaj weszło, a jak widzieliście, tylko i wyłącznie sama tak naprawdę szczyt kubka był nimi zapełniony, także jestem naprawdę tutaj bardzo mocno zaskoczony i powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, czy nie będę zrobić teraz cięcia, bo trochę mi to gramolnie idzie, także zrobię to po prostu wszystko w przyspieszonym tempie. Jestem świeżo co po skompletowaniu, a raczej po zagregowaniu pierwszego kubka z Brukseli i powiem wam, że ilość elementów przerosła moje najśmielsze oczekiwania. To co mamy w woreczkach strunowych, to jest sam bonus, a tutaj mamy właściwy kubek. Naprawdę ilości tych elementów zaskoczyły mnie doszczętnie, naprawdę. Każda szufladka z tych mniejszych jest wręcz do fulla wypełniona. No i jeszcze taki bogaty bonus, a przed nami, przypominam, jeszcze tyle kubeczków. No ale trochę się pouczyłem na błędach, ponieważ pierwszy kubek, tradycyjnie właśnie rozkładałem go na kamerze i powiem wam szczerze, że zajęłoby to mi około, wydaje mi się, 15-20 minut jeden kubek, nawet w przyspieszeniu by to było dosyć ciężkie do oglądania, chociaż nie wiem, jak wolicie wy, także mi napiszcie w komentarzu, czy lubicie takie właśnie jakby opróżnienie kubka przeze mnie na nagraniu, ponieważ teraz wydaje mi się, że zrobię nowy sposób, gdzie będę po prostu pokazywał kubek, jak otwieram, a potem takie fajne przejście, wydaje mi się, gdzie te klocki będą już w taki sposób rozłożone i ocenicie po prostu na sam koniec filmu, jak w przyszłych po prostu odcinkach czy też materiałach będziemy to po prostu robić.
I tak prezentuje się drugi kubek po rozpakowaniu. Specjalnie niektórych elementów nie kładłem do szufladek albo do woreczków strunowych, bo chciałem wam pokazać, jak to wygląda jednak rozsypane na stole, bo nieraz sobie nawet nie uświadamiamy, jaka to jest ilość. Zobaczcie, tych cegieł jest naprawdę masa, a w takim pudełku wydaje się ich, no jest ich dużo, wydaje się ich dużo, ale może nie aż tak bardzo, jakby one leżały sobie po prostu tak samo luźno na stole jak te sztabki albo liście. Trzeci kubek może nie prezentuje się jakoś najbardziej imponująco, przynajmniej te elementy, które leżą na stole w woreczkach strunowych. No ale nie zapominajmy o tym, że też tutaj dostaliśmy w tym kubku prawie cały kubek tak naprawdę tych cegieł Dark Tan, przez co naprawdę wydaje mi się, że najpierw to jest też, zauważcie, jakie ogromne znaczenie, jak dajemy te mniejsze elementy na sam dół, bo tak jakbyśmy zrobili pełen kubeł cegieł, to tak naprawdę już byłby ten kubek prawie cały wypełniony. A tu jeszcze tyle elementów weszło. Oczywiście te cegły w woreczku na górze to bonus. Tylko te właśnie cztery rodzaje elementów inne powchodziły do tego kubka. Także wydaje mi się, że naprawdę kolejność pakowania jest równie istotna. Tak, prezentuje się czwarty mały kubeczek Piga Brick i powiem wam szczerze, że na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że chyba jednak nie było warto kupować tego małego kubeczka, bo tych elementów chyba tutaj aż tak wiele nie ma. Dobra, no i piąty kubeczek rozpakowany. Przeważają tutaj, jak widzicie, te briki zaokrąglone light bluish grey. I powiem wam szczerze, że myślałem, że będzie ich może porównywalnie albo trochę więcej, ale wydaje mi się, że to, co mam zamiar z nich zbudować, pochłonie tyle tego budulca, że nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze trochę tego dokupić, chociaż może też okazać się tak, że starczy wręcz idealnie, albo będzie jakaś tam malutka nadwyżka, zobaczymy. Kilka takich gzymsów białych i też sporo tych tiles z jumperami. Szósty kubek posegregowany, to już trochę ciekawiej, no bo tych elementów jednak jest więcej, zarówno ogólnie jak i rodzajów. Listki, jumpery sand green, które mi się przydadzą do płotu, już mogę wam powiedzieć. Plejty pod wodę, czarne jak i niebieskie. Tile dark tan, też pod jakąś fajną właśnie wykładzinę płytkową, czy coś w tym stylu. Kilka cegiełek oraz masa plejtów 2x3 w kolorze light bluish grey. Zostały nam te trzy kubki do otwarcia, a więc wydaje mi się, że to zrobimy już jakby na wizji, że też pokazał wam, jaka jest moja reakcja na tak ogromną ilość elementu jednego w danym kubku. Okej, no i zobaczcie, tam w tle mamy 6 kubków posegregowanych, jest tego masa, powiem wam szczerze, w tych kubkach to się tak właśnie nie wydaje, że tego jest aż tyle. I tu mamy 3 kubki nasze, każdy inny rodzaj elementu. Tych dwóch chyba na holu nie było, przynajmniej nie przypominam sobie, żebym wam pokazywał kiedykolwiek jakby. Ten element zdobyłem dzięki Marcie, z którą sobie załatwiłem, żeby właśnie taki kubek mi z Berlina załatwiła i do mnie wysłała, także bardzo jej za to dziękuję. Z grupy Let's Go Build Polska na Facebooku, a ten kubek kupiłem sobie sam we Wrocławiu jakieś chyba 1,5 tygodnia temu, także do tego nie było gratisu, widocznie w Berlinie nie dają jakby bonusów do elementów.
Szkoda, no ale i tak na tym elemencie mi zależało, bo go wtedy jeszcze we Wrocławiu nie było, a teraz już jest sztabka, przynajmniej była wtedy, jak byłem po te elementy. Także jak Was to interesuje, to możecie się w taki klocek też tam wyposażyć. Moim zdaniem ścianka we Wrocławiu teraz naprawdę robi robotę. Jest tam mega dużo fajnych klocków przydatnych, naprawdę. Właśnie ten kubek chyba numer 2 też, co Wam pokazywałem, możecie sobie cofnąć, jeżeli nie pamiętacie. Też pochodził z Wrocławia sprzed około 1,5 tygodnia. Mamy jumpery Sand Green. No i co? No i wysypiemy sobie je. Potem będzie prosto je wsypać z krawędzi biurka. Zobaczcie. Przyjemny dźwięk. Niesamowite, ile tego jest. Ale ze spokojem, na pewno to nie jest tak, że to nie będzie wykorzystane, bo ja już kupując takie ilości elementów w kubku, po prostu możecie wiedzieć, że mam na to jakieś zastosowanie i na pewno to nie jest kupione sobie od tak, bo mi się chciało. A więc mamy tak, jumper 1x2, słuchajcie, sztuk obstawiam 1500-1400, policzymy, zobaczymy. I do tego dodatkowo jeszcze dostałem taki spory gratis, jakbym nawet napełniał to samemu i by, że tak powiem, nie było tej opcji, że pracownik nam napełnia, to więcej do kubka bym niż to nie upchnął, no bo to jednak taki klocek, do którego raczej by się nie upchnęło więcej, bo nawet nie idzie ich za bardzo w ten sposób złożyć. Także akurat w takich momentach to się naprawdę bardzo, ale to bardzo nawet opłaca. No i do tego tu może wysypię tak na boku bonus, liczyłem to akurat, 95 plate'ów 2x3, także po prostu moim zdaniem jak tyle klocków za równowartość 80 zł, to naprawdę, naprawdę się opłacało. Dobra, lecimy z drugim kubkiem. Tu nawet w Berlinie chyba nie zaklejają tych kubków, także ogólnie dziwna sprawa. Przynajmniej inna niż w Polsce. No i lecimy sobie. Wysypiemy to tak obok, żeby to też nie pomieszało za bardzo. Żebym mógł do tych stanów mniej więcej potem wrócić tych klocków. No i lecimy. Podczas wysypywania też specjalnie nic za bardzo nie mówię, bo ten dźwięk jednak tego klocka jest, nie ukrywajmy, przyjemny do tego ucha. Sporo tych tali, naprawdę bym powiedział, że tych wszystkich tali jeszcze jak to wysypię, to ja mam tutaj bardzo, ale to bardzo dużo, bo to będzie około ponad 3000, wydaje mi się. I tu może najpierw sobie wysypiemy bonus, którego jest też sporo. Wziąłem te tile również, żeby uświadomić Wam, ile tego bonusu tak naprawdę tutaj się znajduje, bo jak wysypię to potem, to zaniknie w tym całym zbiorowisku tych tajli tutaj. A więc wysypiemy najpierw ten bonus, którego jest moim zdaniem naprawdę dosyć sporo. Na pewno przynajmniej 100 sztuk mi się wydaje. Zobaczcie sami, możecie ocenić. Oczywiście to pod wodę. Świetna sprawa, że takie elementy nam dają w ogóle na ściankach Pick&Brick firma Lego. No i trzeba sobie przeciąć jeszcze, chciałem powiedzieć plomby, ale oczywiście tasiemki w tym przypadku. No i otwieramy, czy tak, chyba będzie już otwarty. Dobra. I ostatni kubeczek zapełniony tajlami Translight Blue. Sami zobaczcie. Coś niesamowitego. Trzy duże kubki. Zobaczcie, jakie one mają w ogóle wysokość, jak to objętościowo w ogóle wygląda w porównaniu do mojej ręki. Trzy naprawdę duże kubki tajli, a właściwie jedna kubka tajli, jedna kubka sztabek i jedna kubka jumperów 1x2. Także będę miał teraz co budować i jeszcze czeka mnie
ważenie i liczenie tego wszystkiego tutaj. Zaraz się widzimy przy podsumowaniu. Dobra, a więc podsumowując, podzieliłem sobie te kubki wszystkie na takie 9 jakby grup, a w sumie raczej 18 tych grup jest. I zaraz wam powiem, o co tutaj chodzi. No i na początku porównamy sobie w taki sposób, że każdy kubek tak naprawdę rozdzieliłem na dwie grupy. Mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą parę grup. No i chodzi w tym wszystkim o to, że te elementy po lewej stronie są elementami, które bym zakupił za kwotę danego kubka, czyli na przykład załóżmy dużego kubka to jest 80 zł, a tego mniejszego, który był jeden, to jest 45 zł. I te po lewej stronie elementy to są właśnie te, które bym zdobył za tą kwotę tylko i wyłącznie zamawiając na polskim Bricklinku, a te po prawej to jest jakby oszczędność, którą zdobyłem kupując po prostu kubek w Lego Store, czyli całość tutaj jest jakby za 80 zł, to po prawo to jest oczywiście oszczędność, jaką jakby zyskałem kupując w Lego Store, a to na lewo, gdybym kupował po prostu na polskim Bricklinku. Tutaj w pierwszym kubku mamy wszystkie trawki, wszystkie jumpery 1 na 2, a raczej 2 na 2 oraz plejty, chyba ich było 38, 2 na 4 zielone. Tutaj mamy sztabki, cały po prostu worek sztabek, 438 sztuk bym miał na Bricklinku. Dodatkowo zdobyłem tak naprawdę tile, plejty 1 na 2 w kolorze dark green. Zobaczcie ile liści, zobaczcie też ile tych cnotów, no i przede wszystkim ile cegieł dodatkowo zdobyłem tutaj. Oj, 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 trochę fail, no ale jakiś też musi być na kanale, chyba nie może być takie wszystko też idealne. Tyle cegieł plus to co się wysypało niestety. Ja sobie może zrobię małe cięcie i to wszystko pozbieram. Okej, jestem z powrotem. I tych cegieł w tym kubku powinno być 269 za kwotę 80 zł na Bricklinku. A dodatkowo zdobyłem ja takie jumpery, takie jakby łuki, też tile 2x2, listki oraz za plejty i dodatkowo taka liczba cegieł. Jest ich tutaj dokładnie 456 odjąć 269, ale teraz tutaj jakby tego nie obliczyłem, także możecie sobie obliczyć, jeżeli was to jakby interesuje. Dalej, to jest mały kubek i tutaj tyle cegieł, a raczej nie cegieł, tylko w sumie zaokrąglonych bricków bym zdobył za tą kwotę 45 zł, a dodatkowo mam tyle jeszcze tego, tych bricków, też tyle jumperów i tyle takich jumperoplate'ów, jakby to powiedzieć. Także mówię, ten kubek chyba najgorzej wyszedł z tego wszystkiego, także chyba jednak tych małych kubków się nie opłaca tutaj nam brać. Kolejny kubek, to jest już piąty kubek. Mamy taką ilość tych zaokrąglonych bricków na Bricklinku, jakbyśmy kupowali, a dodatkowo takie gzymsiki białe, też takie okienka, tile, dark tan oraz oczywiście jumpery. I też taka niewielka ilość jeszcze dodatkowo tych bricków. Kolejny kubek to byśmy zdobyli kupując na Bricklinku za kwotę 80 zł. Takie trzy grupy elementów. A tutaj jeszcze ogólnie będzie jeden zbiorczy taki jakby kadr, gdzie powiem o wszystkich liczbach, tak jakby zbierając wszystkie kubki razem. A dodatkowo zdobyłem jakby plejty w kolorze czarnym, jak i oczywiście niebieskim, kilka cegieł, no i taka dosyć pokaźna ilość plejtów 2x3. Następny kubek, tutaj jest tych jumperów 617 sztuk za kwotę 80 zł na Bricklinku, a tutaj mamy jeszcze taką ilość jumperów pokaźną, jest na pewno więcej niż pół kubka, wydaje mi się, i 95 sztuk takich plejtów 2x3. Dalej, tutaj jest chyba największa oszczędność, chociaż nie jestem pewny. Za kwotę 80 zł około 440 klocków sztabek. No a dodatkowo za tą kwotę
Mamy prawie cały kubek, zobaczcie, tego elementu. Także to chyba jest największa oszczędność, wydaje mi się, w porównywaniu z Bricklinkiem oczywiście w Polsce. No i ostatnia para. Są to tile 1x2 w kolorze Translite Blue. Taka ilość, że tak powiem, można zdobyć kupując w tych czasach za 80 zł na Bricklinku. A to jest jakby dodatek, gdy zdecydujemy się na zakupy w Lego Store. Także wydaje mi się, że to sobie teraz jakoś fajnie wszystko zbierzemy. Takie dwie większe grupy. I powiem wam jeszcze dokładniejsze liczby, które naprawdę mnie zaskoczyły. No i tak jak możecie się domyśleć, zrobiłem dwie grupy. Po lewo oczywiście Bricklink ze wszystkich kubków, łącznie 9. Po prawej to, co udałoby mi się zaoszczędzić, raczej udało mi się zaoszczędzić, kupując po prostu te same klocki jakby w kubkach Pika Brick. To, co jakby zmieściło się dodatkowo do tych kubków. I to normalnie bym kupił te klocki na Bricklinku polskim. Oczywiście już to powtarzam kolejny raz, ale wydaje mi się, że to jest dosyć istotne w tym momencie. Zapłaciłbym równowartość 9 kubków, a raczej 8 dużych kubków i jednego małego, czyli dokładnie 685 zł. No wydaje mi się, że tych klocków nie jest jakoś tak mega dużo jak za taką kwotę. I powiem wam szczerze, że za taką kwotę bym ich na pewno nie takich klocków nie kupił oczywiście, no bo jednak jak mamy je dostać, a raczej mamy je możliwość dostać na ściankach Pika Brick, no to po co kupować po prostu je w takich ilościach na Bricklinku. Inne klocki w takiej ilości, tu jest tych klocków, już wam mówię, 3914 elementów za tą cenę. No niby cena za element jest dosyć spoko, tutaj wam w rogu na pewno ją napiszę. No ale wydaje mi się, że jak inne klocki na Bricklinku, oczywiście inne rodzaje i tych rodzajów też więcej, to oczywiście się opłaca, ale tych konkretnych jednak nie za bardzo. Po prawej stronie jednak zobaczcie, ile tego, że tak powiem, bonusu tutaj dostałem. Naprawdę to są wręcz pełne kubki tych niektórych klocków, sami zobaczcie. Tutaj też cegły, plejty, te zaokrąglone. Tak wam tutaj przejadę, pełne też tacki groszków, tajli, czy też gałązek brązowych. No naprawdę tego jest tutaj masa, no nie ukrywajmy, mogę wam jeszcze pokazać tak mniej więcej. To jest, mówię, pełne kubki, pełne te woreczki. Naprawdę jest tego sporo, a dokładnie jest ich tutaj nie 500, tylko oczywiście 6549 klocków. Jakby oszczędności kupując te elementy akurat na ściance Pika Brick. No a w sumie dodając te klocki wyszło mi z 9 kubków Pika Brick 10463 elementy. Także wydaje mi się, że cena za jeden element jest naprawdę spoko. Z tego co liczyłem, to chyba około 6,5 grosza wyszło za element, ale jeszcze się upewnię i wam tutaj wkleję cenę. Także napiszcie, co sądzicie o takim sposobie pokazywania wam jakby porównania opłacalności pomiędzy Bricklinkiem a ścianką Pika Brick. Bo wiadomo, że te klocki z Pika Brick będą się i tak zawsze lepiej opłacały niż akurat te elementy na Bricklinku. Bo te osoby oczywiście też, które sprzedają te elementy na Bricklinku, muszą jakoś zarabiać na tych elementach. A na ściance Pika Brick jednak kupujemy jakby od właściciela tutaj detalicznego. Także wydaje mi się, że na porównywanie tutaj, czy opłacalne to jest, jest trochę bez sensu, ale jednak taka analiza po prostu, ile oszczędzamy tak naprawdę i uświadomienie wam tego z taką właśnie stroną prawej, jak i lewej, jest tutaj dosyć znacząca i wydaje mi się, że na pewno bardzo ciekawa, także napiszcie, czy po prostu, czy wolicie taką analizę może w przyszłych filmach, czy taką, co prowadziłem na poprzednim filmie, taką bardziej dogłębną, ale wydaje mi się, że taka jest naprawdę tutaj też wystarczająco. Także wydaje mi się, że to by było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć!